Siemka, z tej strony Prosołt i witam was w nowej serii pod tytułem LEGO Indiana Jones The Original Adventures. Jest to następca serii Dishonored. Tak jak wam już mówiłem, w dodatkach? Tak, ja byś tak pod koniec Dishonored, że to będzie następca serii Dishonored. Bo tak mi się wylosowało, a stwierdziłem, że jednak nadrobię tego Dishonored, bo gra mimo tego była warta nadrobienia, szczerze mówiąc. Chodzi mi o Dishonored, nie? No oczywiście u mnie seria LEGO są bardzo, bardzo znane. I to jest kolejna z nich. Niedługo mi się skończą te gry. To mnie przeraża chyba najbardziej, ale jak się skończą, to może będę sobie zamawiał każdy preorder LEGO. Że tak. Zobaczymy. No oczywiście LEGO Indiana Jones to jest kolejny tytuł od Traveller's Tales. Oczywiście no seria LEGO została zrobiona też pod markę Harry'ego Pottera, LEGO Star Wars zostało zrobione, wiele innych fajnych, ciekawych filmów i właśnie dlatego ludzie grają w to LEGO, ponieważ tutaj mogą sobie pograć w adaptację taką filmu. Tutaj akurat w LEGO Indiana Jones The Original Adventures mamy aż 3 filmy. Były to Poszukiwacze Zaginionej Arki, Świątynia Zagłady i coś z Krucjatą. Ostatnia Krucjata to się nazywało. No i oczywiście tutaj będziemy sobie przechodzić sobie poziom po poziomie. Będziemy mieli tutaj tak jakby menu, będziemy mieli takie 3 tablice, do których będziemy mogli sobie podchodzić i sobie wybierać poziomy. I powiem wam, że jeśli chodzi o zdobywanie tutaj znajdzie, to powiem wam, że strasznie to będzie wszystko banalne. Dlatego obawiam się, że może jak coś zbiorę, to może nawet nie będę robić cięcia czy coś. Jak już coś zebrałem, to już chuj. Ich stracę. Dobra. Tak więc bez zbędnego gadania zaczynamy. Oczywiście pierwszą częścią, która wyszła, była Poszukiwacze Zaginionej Arki. Tak więc i tutaj sobie od tego zaczniemy. Ameryka? Bo nie powiem wam, że kiedyś już grałem w tą grę. Pamiętam, przeszedłem chyba połowę tej gry, a potem ją usunąłem. Nie miałem weny, żeby w ogóle w to grać. A teraz będę miał wenę, no bo nagrywam ją. I no, bardziej ogarniam już te nowe gry LEGO. Ta gra niby nie jest nowa, no ale no. Jak już przeszedłem LEGO Star Wars The Complete Saga na 100%, to powiedziałem sobie, kurde, już chyba żadna gra nie sprawi mi wyzwania, chociaż powiem wam, że obawiam się jeszcze LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. I patrzcie, właśnie o tych znajdźkach mówię. Tutaj znajdźka błyszczy jak psu jajca i jest schowana za drzewem. Tutaj jest chyba kolejny do zebrania. Dlatego wiecie, byle co zbuduję, a ja już mogę dostać skarb. No i tutaj nasz Indiana Jones ma oczywiście swoje lasso. Tutaj nasz Satipo. Tak, Satipo. Ma za to łopatę.
Boże. Ej! O! Podziałało. Bił mnie ten pająk. No pewnie. No i oczywiście tutaj, jeśli chodzi o ten, jak będziemy to robić i w ogóle, no to będziemy robić to oczywiście poziomami. Fajne, że chyba nawet w jednym poziomie można zebrać od razu bez żadnych innych postaci 6 skarbów. Aha. Dobra, nie wolę. Wolę nie. Wolałem nie. Chodź. Ogólnie myślałem, czy by po prostu nie nagrać drugiej części. Kurwa, nie wierzę w to. Czy nie nagrać po prostu drugiej części, a pierwszą sobie odpuścić. Ale stwierdziłem, że nie. Ponieważ poziomy się różnią. W sumie fajnie będzie pokazać różnicę między poziomami. I patrzcie, kolejny skarb to jest znajdźka. Minikit normalnie. I mamy tylko to do zbierania. No i oczywiście jeszcze monety. To się nazywa True Adventure? Tak mi się wydaje, że to się nazywało. Brawo. O Jezu, przepraszam. Dobra. No i po co się tu wracasz? Klikać. Od razu mi wylazło. No i tu jest kolejny skarb, widzicie? To trzeba po prostu odkrywać. Już bym miał trzeci skarb. Ogólnie nie wiem, jak tu się zdobywa czerwone klocki. Extras. Parcel. Mhm. Może od razu są blokowane? Nie wiem. Może po prostu trzeba kupić? W jakimś punkcie? Że tutaj nie ma takich ataków, że wiecie, mogę podskoczyć i uderzyć. Nie wiem, czy ta gra jest w sumie starsza od LEGO Star Wars, ale wydaje mi się, że chyba nie. W sumie to sam nie wiem. Muszę się zobaczyć potem. Wiecie, chodzi mi o LEGO Star Wars The Complete Saga, nie o te poprzednie.
Nie wiem, czy mówiłem, ale ten poziom nazywa się chyba The Lost Temple, jakoś tak. Wow. Okej. No i tak, scena chyba uciekania przed kulą jest znana każdemu. Kurde! Wtedy jak my tu umieramy, to zaczynamy to od nowa. Chociaż może nie. No, o co chodzi? Tylko się wkurwiła mnie i mnie wyjebała. Głowa się pripiją. Dalej ten sam poziom. Tak, ile wstępu? Kurde, długi. Myślę, że to już koniec będzie. No pewnie będzie zaraz. Lasa, żeby to przyciągnąć. Trochę dziwne. No, no nie będzie. Okej. To już oficjalnie będzie koniec. Level complete, free play unlocked. No i tutaj nam się blokuje tylko Satipo i Indiana Jones. O, i Jock jeszcze. Tak, to był True Adventure. No i tu mamy nasz skarb. All episodes are now unlocked. Barnett's College.
tymi czerwonymi klockami, bo może się okazać, że nawet w tych poziomach trzeba będzie je zbierać. Czerwone klocki, ale nie no, na 100% czerwone klocki będzie się znajdowało w poziomach. O, tu będzie można kupować poziom, ten, postacie, chciałbym powiedzieć poziomy. Czyli no chyba tutaj będę musiał robić ten jakiś odcinek z tego, z Mains Hall, znaczy z Barnett's College w sumie. No gdzieś zobaczymy. Czekajcie, jeszcze coś u góry może być. Czekajcie, 18 podzielić na 3 to będzie 6. Czyli co, 6 poziomów w każdym epizodzie? Nie wydaje mi się, że to tak było. No cóż, może jednak tak jest. The Lost Temple. O właśnie, czyli to są czerwone klocki. Dobra, i na samym odcinku zajmiemy się poziomem pod tytułem Into the Mountains. Nie. Shanghai Showdown. Tu mi pokazuje, a tu już nie, bo nie zaczynam od jednego poziomu. Dobra, to i słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia w samym odcinku z LEGO Indiana Jones The Original Adventures.